Tutejszy uniwersytet rozpoczął rok akademicki bez wcześniejszego uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to wyraz złej woli. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że nauczyciele zawsze byli wrogo nastawieni do niemieckiej nauki. W związku z tym wszyscy, poza trzema obecnymi tu kobietami, zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet wypowiedzi na ten temat są wykluczone. Kto odważy się na opór wobec wykonania mojego rozkazu, zostanie rozstrzelany. Szanowni Państwo, to właśnie tu, w tej sali, w której się znajdujemy, obecnie numer 56 imieniem Józefa Szujskiego, wówczas w sali wykładowej numer 66 imieniem Mikołaja Kopernika, 76 lat temu, w dniu 6 listopada 1939 roku, wygłosił powyższe zło w rodzie słowa oficer SS Bruno Müller. Miało to miejsce podczas zgromadzenia profesorów naszej oraz innych krakowskich uczelni. Przybyli profesorowie na odczyt, którego tematem miało być wyłożenie niemieckiego punktu widzenia w sprawie nauki i szkół akademickich. Profesorowie, zmienieni wcześniejszym zachowaniem Niemców, przybyli na ten wykład. Szanowni Państwo, łącznie w ramach akcji, nazwanej później potocznie Sonderaktion Krakow, akcja specjalna Kraków, uwięziono 184 osoby, w tym 142 wykładowców i 3 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 22 wykładowców z Akademii Górniczej, tak się wtedy nazywała uczelnia, z Akademii Handlowej Czech, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1, ze szkół średnich 6. Pamiętanie o Sonderaktion Krakow to jest nasze zobowiązanie co do wspaniałych naszych poprzedników z przeszłości, ale to jest również nasze zobowiązanie w stosunku do młodego pokolenia, do Krakowa, Polski, Europy, świata, jeśli idzie o przyszłość. Tak, pamiętamy, 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 ale nie tylko z powodu racji historycznych, ale również z powodu racji, że chcemy normalności w Polsce, Europie i świecie. Żeby plus ratio quam vis była realizowana. Szanowni Państwo, w Krakowie II wojna światowa zakończyła się 18 stycznia wyzwoleniem miasta. Jaką trzeba było mieć siłę ducha, determinację działania, że po tylu latach okupacji, po takiej akcji jak Sonderaktion Krakow, po dramatach tajnego nauczania, grupa profesorów uniwersytetu w tym samym dniu podjęła działania, żeby uniwersytet rozpoczął działalność. Niewyobrażalne. Po tylu latach wojny, po takich stratach, po takich doświadczeniach, ci ludzie przez moment nie wahali się, żeby tą działalność rozpocząć. Szanowni Państwo, moment najbardziej podniosły. Apel pamięci tych wszystkich wspaniałych ludzi, których już nas, wśród nas nie ma. Ale tak jak mówię, pamiętamy, pamiętamy, pamiętamy. O odczytanie apelu pamięci proszę przewodniczącą samorządu studentów, panią Patrycję Piłat. Państwa proszę o powstanie. Apel pamięci aresztowanych przez hitlerowców w dniu 6 listopada 1939 roku. Zmarli w obozach lub pierwszych dniach po powrocie. Stefan Bednarski zmarł w Sachsenhausen. Franciszek Bosowski zmarł w pierwszych dniach po zwolnieniu z Sachsenhausen. Ignacy Chrzanowski zmarł w Sachsenhausen. Stanisław Estreicher zmarł w Sachsenhausen.
Tadeusz Garbowski, zmarł w Sachsenhausen. Antoni Choborski, zmarł w Sachsenhausen. Stefan Kołaczkowski, zmarł w pierwszych dniach po zwolnieniu z Sachsenhausen. Kazimierz Telesfor-Kostanecki, zmarł w Sachsenhausen. Joachim Mettelmann, zginął w obozie Mauthausen. Antoni Meyer, zmarł w Sachsenhausen. Jan Nowak, zmarł w pierwszych dniach po zwolnieniu z Sachsenhausen. Wiktor Ormicki, zamordowany w Mauthausen. Felix Rogoziński, zmarł w Sachsenhausen. Adam Różański, zmarł w Sachsenhausen. Michał Siedlecki, zmarł w Sachsenhausen. Jerzy Smoleński, zmarł w Sachsenhausen. Leon Sternbach, zmarł w Sachsenhausen. Władysław Takliński, zmarł w Sachsenhausen. Antoni Wilk, zmarł w pierwszych dniach po powrocie z Sachsenhausen. Jan Włodek, zmarł w pierwszych dniach po powrocie z Sachsenhausen. Uprzejmie dziękuję za przybycie na naszą dzisiejszą uroczystość. Dziękuję panu pułkownikowi Wojciechowi Markwicy, dowódcy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej imieniem generała Stanisława Sosabowskiego za oddelegowanie żołnierzy do uroczystej asysty podczas naszej uroczystości. Dziękuję dowódcy 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego imieniem generała Brygady Mariana Zdziałki, panu pułkownikowi Arturowi Wiatrowskiemu oraz żołnierzom tego batalionu za asystę honorową podczas składania wiązanych kwiatów, co za chwilę nastąpi. Oraz również za to, że dzisiaj na Wrocławskiej 82, gdzie w pierwszej kolejności naszych profesorów przewieziono w 1939 roku, pan rektor Leibner mógł złożyć kwiaty i zapalić znicze. Zapraszam teraz wszystkich państwa do złożenia kwiatów pod tablicami. Przypomnę tylko, pod jakimi tablicami, jak zwykle, 6 listopada będziemy składać kwiaty. Tablica ku pamięci ofiar Sonderaktion Krakow. Tablica ku czci pomordowanych profesorów Uniwersytetu we Lwowie. Tablica ku czci ofiar Katynia. Tablica przy dębie wolności przed budynkiem. Właśnie kolejnych rocznic Sandokan Krakow
16 Batalionie, w tym budynku, w którym profesorowie po anektowaniu, że tak powiem, z tego tam byli przetrzymywani przez okres 3 dni, zanim stamtąd wyjechali do Sachsenhausen. Tam byli przetrzymywani przez 3 dni na gołej posadzce, na korytarzach w budynku zajmowanym obecnie przez 16 Batalion. I w roku 99, 6 listopada, na pamiątkę 60. rocznicy tego wydarzenia, została wmurowana tablica pamiątkowa na frontonie budynku właśnie, gdzie profesorowie byli przetrzymywani. A pan profesor Małecki był jednym z tych, który był inicjatorem i współorganizatorem tego uroczystości. Na pamiątkę swojego ojca, który też był profesorem. Pani co roku uczestniczy w tych uroczystościach? Tak, co roku. Mąż zmarł w 99 roku. Nie doczekał 2000. Od tego czasu nawiązałam kontakt z tym stowarzyszeniem Mecedat Akademia i co roku bardzo tutaj miło i się jakoś i rozmawia, i bywa, i miła atmosfera. Jest zorganizowane wszystko bardzo, bardzo tak przyjemnie i cała uroczystość co roku, no to jest wydarzenie. To jest wydarzenie. No i akcja profesora Tkaczyńskiego też, opieki nad grobami, no to jest świetna inicjatywa. I tym profesorom naprawdę się należy taka pamięć, bo zachowali w obozie bardzo godną podstawę na ogół i jeszcze tam każdy z tych sławniejszych organizował wykłady dla współtowarzyszy. Profesorowie profesorom, prawda, robili wykłady. Taka świetna inicjatywa. A jeden z profesorów z zakresu badań chyba słowiańskich, językoznawca od spraw Słowian, nawet mimo osłabienia forsował, żeby gimnastykę. Musieli się profesorowie gimnastykować pod właśnie dowództwem tegoż pana profesora, więc tylko umysł ćwiczono, ale i ciało. Czy mąż często wspominał to, co się wydarzyło 6 listopada i te dalsze swoje losy? To są postawy dwojakiego rodzaju. To zależy od struktury psychicznej człowieka. Jednym to pomagało jakoś do pogodzenia się z tą całą sprawą. Właśnie się jakoś tutaj realizowali, piszą wspomnienia i to im pomagało. Mój mąż coś tam napisał wyjątkowo, ale nie lubił w ogóle ani mówić, ani gdy zapytywano się o coś tam, to wolał. Po prostu bał się. Bał się w ogóle wracania do tego. Uważał, że to jest dla niego niebezpieczne. Więc mało napisał i nie lubił się na ten temat wypowiadać. W ogóle nie chciał do tego sięgać. Uwięziony słynny psychiatra krakowski, profesor Brzeziński, już nieżyjący, on w obozie właśnie, mimo że był współwięźniem, to potrafił nieść tą pomoc taką w zakresie psychiki, wzmocnienia psychiki swoim współwięźniom i także po wyjściu z obozu. Nie przerwał właśnie tych kontaktów. Z moim mężem bardzo się przyjaźnił i mój mąż czerpał od niego taką właśnie wiedzę, jak swoją psychikę uporządkować i dać sobie psychicznie radę po tym wszystkim. No to zależy od struktury psychicznej i umysłowej danego człowieka. To są takie dwie postawy. Jedna nie sięgać, bo to niebezpieczne, a inni właśnie innym pomagało to, że opublikowali coś. Także
takie jakieś pewne wspomnienia były, na przykład, że zabrakło, kiedy już przyszła sprawa zwolnienia tych, którzy siedzieli w Dachau, już front się zbliżał, u Niemców porządku nie było i okazało się, że w kasie nie ma pieniędzy dla tej garstki profesorów na bilet, na powrót i w tych strasznych warunkach, gdzie przychodził ktoś, kto był ciągany za uszy, czy mógł być kopnięty i stracić życie. Jeszcze musieli chyba, no ponad 10 dni chyba, jeszcze musieli właśnie czekać, aż dopisało kierownictwo do Berlina i aż z Berlina jakiś był porządny Niemiec, który uważał, że trzeba tym Polakom jednak umożliwić powrót. No i przyszły pieniądze na tyle, że mogli kupić bilet, a także coś tam jeszcze na drobne rzeczy. No więc pytano się męża, gdy wyszedł już z obozu i miał te pieniądze, to co sobie kupił. Wszyscy myśleli, że bułkę. Ja mówię, nie, scyzoryk. I ten scyzoryk był przekładany już do końca życia z jednej marynarki, z jednej kieszeni do drugiej. Scyzoryk zawsze był w kieszeni każdego odzienia i potem ten scyzoryk przekazałam do archiwum Pan i Pał, bo tam oni mają takie materiały dotyczące uczonych związanych z Krakowem, z Akademią Umiejętności. Trzeba było być w obozie ostrożnym. Oni tam widzieli, że jeden był porządny, inny mniej, no więc właśnie najgorsze było to ciąganie za uszy, więc trzeba było jakoś tego unikać. No, jeden im pomógł, prawda, się wydostać, starał się, pisał do zarządu, do Berlina, żeby pieniądze przyszły, a inni, no to bardzo różnoraki element był zatrudniany w tych obozach, więc więźniowie. No i ale wzajemnie się podtrzymywali jakoś, no i jakieś te imponujące, że potrafili się uczyć nawet w obozie. Każdy ze swojej specjalności coś wykłada. Także to tylko godne podziwu. No wiem, że też to Sojna może były noblista z Chorwat Iwo Andrić, dostał nagrodę Nobla, ale w czasie wojny był ambasadorem w Berlinie. Wówczas istniało państwo jugosłowiańskie i ambasador Jugosławii. Jako ambasador Jugosławii występował do władz Berlina o zwolnienie, wyrażał oburzenie całego świata tym faktem uwięzienia profesorów i przyczynił się także do tego, że jednak ich powoli zwalniano i mój mąż dzięki temu też właśnie Iwo Andrić się tutaj solidaryzował też. Także to trzeba przypomnieć taką jakąś ogólną solidarność profesorów. Stowarzyszenie powstało w 1997 roku. A powstało z potrzeby serca i z potrzeby upamiętnienia profesorów, wydarzeń związanych z Zonderakcją Krakau, jak również wydarzeń związanych z tajnym nauczaniem. Ponieważ członkami stowarzyszenia są rodziny profesorów aresztowanych z Zonderakcją Krakau, jak również profesorów, którzy później podjęli tajne nauczanie po powrocie z obozu w Sachsenhausen i Dachau, jak również studenci, którzy w tym tajnym nauczaniu brali udział. Więc mamy no niestety coraz mniejszą już rzeszę studentów tajnego nauczania. I jedna z tych osób była dzisiaj obecna, pani Halina Królikiewicz-Kwiatkowska, aktorka, znana aktorka scen krakowskich, koleżanka Karola Wojtyły z lat szkolnych i z lat studenckich również. My byśmy chcieli w przyszłości może nawet uruchomić taki cykl prelekcji właśnie wśród młodzieży, właśnie w porozumieniu z liceami, w których rodziny aresztowanych profesorów bądź osoby związane z tajnym nauczaniem mogłyby coś powiedzieć na temat właśnie czy swoich ojców, czy dziadków, bądź wydarzeń, w których brały osobiście udział.
chodzi o tajnych studentów, póki jeszcze żyją. Pani rodzinnie też jest związana z tymi wydarzeniami. Jakie pamiątki pozostały u Was w rodzinie? Ja jestem wnuczką profesora Mieczysława Małeckiego, aresztowanego w Sonderaktion Krakau, a później organizatora i kierownika tajnego nauczania uniwersyteckiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakie mamy pamiątki? No, bardzo dużo. Na pewno są to pamiątki związane bądź z aresztowaniem, chociażby na przykład listy pisane przez dziadka do żony Cecylii Małeckiej, pisane z obozu Sennhausen, a później w Dachau. Czy te listy się zachowały i są w naszym archiwum rodzinnym. Mamy również dokumenty związane z nadaniem honorowego członkostwa dziadkowi przez bratnią pomoc akademicką, która też brała czynny udział w organizowaniu tajnego nauczania.